Kowalska, feministka, aktywistka, członkini oprócz inicjatywy Prawa do Miasta, również krytyki politycznej Klub w Krakowie. Mateusz Czetek, inicjatywa Prawa do Miasta. Wymarczek, inicjatywa Prawa do Miasta. Nasza inicjatywa zawiązała się na przełomie maja i czerwca tego roku, 2012. I naszym głównym celem jest włączenie mieszkańców w procesy decyzyjne miejskie, nie na zasadzie fasadowych konsultacji społecznych, ale zrealizowanie postulatu faktycznej partycypacji mieszkańców w rządzenie miastem. Naszym celem strategicznym jest wprowadzenie w Krakowie budżetu obywatelskiego na takich warunkach, które uwzględniają jak najszerszą dyskusję mieszkańców nad cenami i największą decyzyjność. Jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby zaprotestować przeciwko pomysłowi organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie. Napisaliśmy list otwarty do prezydenta Majchrowskiego, który mamy zamiar dzisiaj czytać. Koalicją organizacji, ani jednym stowarzyszeniem z jakąś strukturą i prezesem. Zapraszamy do działania w naszej inicjatywie nieformalnej wszystkich mieszkańców. Zrzeszamy osoby, które są owszem aktywistami i aktywistkami w różnych organizacjach, natomiast są wśród nas również osoby, które działają wyłącznie w inicjatywie. Protestujemy przeciwko pomysłowi organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie, ponieważ uważamy ten pomysł za absolutnie aspołeczny w przestrzeni miasta, które nie może sobie pozwolić na płacenie nauczycielom, w związku z tym masowo ich zwalnia, prywatyzuje stołówki szkolne, chce zabierać pieniądze Ministerstwu Kultury oraz zamyka szkoły, a nie widzi nic zdrowego w tym, żeby wydawać grube miliony na organizację ogromnych imprez sportowych, które tak naprawdę nie przysłużą się w żaden sposób lokalnej społeczności, tylko pogłębią społeczne problemy Krakowa. Uważamy, że taka poważna decyzja, w której angażuje się tak ogromne pieniądze, powinna zostać podjęta po debacie z udziałem mieszkańców. W tym momencie jesteśmy stawiani przed faktami dokonanymi, dlatego bardzo mocno dopominamy się tego, ażeby przedstawić realne i rzetelne wyliczenie kosztów, a nie jak w tym momencie jakieś mgliste liczby, które według nas są stanowczo zaniżane. Jesteśmy w stanie to udowodnić na podstawie doświadczeń z poprzednimi igrzyskami olimpijskimi, gdzie również budżety były stanowczo zaniżane.